Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, mamy obozowisko orków, nie wiem czy to jest to samo, gdzie Xardas chciał, żebyśmy ogarnęli rzeczy, a ja biję tym głupim toporem, tak? Tak, bo po co zmienić sobie broń? Dobrze, no, może być. Jednego orka to damy radę utłuc taką dziadowską bronią. Wydaje mi się, że to jest to obozowisko, co chciał Xardas, tylko ja zaatakowałam trochę od tyłu. Ale nie jestem do końca tego pewna. Zobaczmy sobie to. Nie, bo to jest obóz orków. To jest jeszcze inny, ale też w okolicy wieży. No dobrze, no ale to i tak wypadałoby się tych orków pozbyć. Moi drodzy, skorzystajmy ze śpiwora, bo się zaczyna robić ciemno. Opowiadajcie, co tam u Was. Ja wróciłam z uczelni. Zjadłam sobie deserek i wypiłam kawę. I w sumie nagrywam dla Was teraz. Pogoda się fajna zrobiła, już się zrobiło ciepło na dworze i to tak solidnie ciepło. Więc cóż. Okej, widzę, że to było takie malutkie obozowisko, dosłownie na parę orków. Spodziewałam się czegoś większego. No ale dobrze, musimy pozwiedzać Nordmar i trochę tutaj pochodzić, także wiadomo, że żeby wszędzie dotrzeć, no to tych pięter tutaj w tej lodowej krainie troszkę jest. Potrzebne nam są skóry szablozęba, niekoniecznie wilka, ale lodowe wilki też mogą być. Chociaż nie ukrywam, że chyba nie będziemy zbierać tych wszystkich skór. Kurde, no ciekawa jestem, gdzie nas to wszystko w sumie zaprowadzi, bo tutaj tereny dosyć duże. Dobrze, że umiemy, wiecie, w ochronę przed truciznami. Jeszcze nie widziałam waszych komentarzy pod poprzednim odcinkiem, gdzie byliśmy w klanie Rudy, także ewentualnych podpowiedzi nie widziałam jeszcze. Okej, z rozpruwacza też leci skóra. Ale ja mam dostatecznie dużo tych wszystkich skór, więc myślę, że nie będziemy tutaj tracić jakoś dużo czasu na to wszystko. Bardziej myślę, że sobie pozwiedzamy typowo tutaj. Coś mi ta myszka nie domaga, kurde, no. Znaczy w sumie się nie dziwię, skoro ona już jest taka trochę poobijana. Tych skór szablozębów miało być chyba 10, no nie? Czy nie? Chyba nie wiem. Możemy zerknąć, ile ich mam, bo powinnam ich mieć całkiem dużo. A na pewno będą się świeciły na zielono. W ekwipunku. Zobaczmy. Skóra szablozęba. Mamy 15. Miało być ich 10, prawda? Skóry. Nie, 12, ale to i tak mamy. Tylko na razie myślę, że jednak byśmy tutaj pozwiedzali chyba najpierw. Kurde, no, myszka szwankuje. Masakra, wam powiem. I to nie jest kwestia baterii, to jest najgorsze. Okej, tu jest jakieś miejsce, które jest bardzo wolne od wszystkiego. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Ej, nie widzę nas na tym w ogóle, na mapie. Co? Czemu ja się potkłam? O Boże, nie. Na golemy to nie ma rady. Trzeba by było zmienić broń akurat w tym wypadku. Kurde, ale powiem wam, że trochę nie wiem, gdzie my teraz tak naprawdę się znajdujemy. Nagle byliśmy gdzieś w miejscu takim w miarę dostępnym, a teraz tu jesteśmy. Mi tak ten znacznik trochę tak jakby zniknął. Widzieliście to, nie? Tego golema najpierw się rozprawić, bo będziemy mieli potem problemy. Kurde, no coś tutaj też tak zacina. Chciałam się cofnąć i trochę mi nie wyszło. Trochę jestem... Tak się zastanawiam, czy to dobrze, że tutaj chodzę przed jakby questami.
Bo to miejsce wygląda dosyć tajemniczo. O, ja pierdziu. Znaczy, dobra, tutaj akurat są szablozęby dalej. To akurat nic takiego szczególnego nie jest. Tu się widzę, bagują jakieś tekstury w ogóle. O kurna mać, wlazłam do jakiejś doliny. A, zaraz, my ją widzieliśmy. Czy to jest ta droga do tych jagód? Ej, byłoby super, bo byśmy dzięki temu i tak zrobili zadanko, nie? Pozwólcie, że nie będziemy tutaj broni zmieniać, bo są i szablozęby, i te golemy. No a widzę, że tak za bardzo to nie cierpimy, jeżeli chodzi o te obrażenia. Dobrze, no to wydaje mi się, że tutaj w takim razie powinniśmy znaleźć te jagódki. Przepraszam, halo. Kurde, jakie zbagowane to miejsce jest trochę aż bardzo. Dobra, też z tych wszystkich golemów chyba serduszek nie będziemy potrzebować. Wiecie, co mi się podoba, że nie rzucają we mnie kulami lodu. Bo jakby rzucali, to byśmy mieli trochę przerąbane. No dawaj, jeszcze raz. Superancko, ale chyba to jest ta dolinka właśnie z tymi jagódkami. Odpalimy sobie jeszcze mapę. No, jak najbardziej. Tutaj nawet ktoś jest, jakaś postać. Kurde, no powiem wam, że ten Nordmar to jest kolejna miejscowa, gdzie będzie dużo pięter i dużo chodzenia. Ale bardziej mi się podoba niż Warant. Oprócz tego, że przeciwnicy są pod teksturami. Czasem, no ale dobrze. Powiem wam, że myślę, że nie będziemy chodzić wszędzie, bo to się mija z celem. Chociaż nie powiem, no wypadałoby też. Dobra, tutaj już odbijamy w okolice klanu Morsa. No ale możemy jeszcze tutaj trochę pochodzić. Ja dalej jestem ciekawa tych terenów. O, zrobiliśmy jedno wielkie kółeczko, bo już wiem, gdzie my jesteśmy. Ja tutaj z wami jeszcze nie byłam, z tego co kojarzę, ale tutaj będziemy mieli zaraz znaną nam postać, która nam będzie wybijać stworzenia, ale niech sobie to robi. Bez problemów. Już widzicie, kto to, nie? Milton. W sumie niech on sobie weźmie te wilki na klatę. Serio? No, tak należy obchodzić się z bestiami. Dobra, siemanko, mój przyjacielu. Chwila. Wszystko w porządku. Tak, z kilkoma wilkami sobie poradzę. Ale i tak dziękuję za pomoc. Co tu porabiasz? Przyszedłem z klasztoru i kieruję się do klanu Rudy, ponieważ słyszałem, że powinien tam przebywać jeden mój stary znajomy. Ale niestety, chyba zabłądziłem na tej śnieżnej pustyni. W sumie, do osady powinno już być niedaleko. Będzie lepiej, jeśli na razie się tu zatrzymam i pomyślę, gdzie mam iść dalej. Znam drogę. To bardzo dobrze. Czy w takim razie możesz mnie tam zaprowadzić? Ej, jak leci? Źle. Jeśli szybko nie dotrę do klanu Rudy, to po prostu zamarznę tu na śmierć. Powiem wam tak, myślę, że możemy Miltena zaprowadzić już te... Chociaż nie, bo ja bym wolała najpierw te jagody. Dobra, to wiecie co, wrócimy się ten kawałeczek. Bardzo mi się podoba, że te drogi się łączą, bo... Szczerze mówiąc, jakby się nie łączyły, to by było słabo. Ja trochę chyba niepotrzebnie... O Boże, tu są ogry. No nie chcę tam być. Jeżeli o to chodzi. Tutaj była jakaś postać, z którą mogliśmy porozmawiać. Bo widziałam.
Hej, ty. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Ulfrun. Jestem z klanu ognia. Co tu porabiasz? Może to śmieszne, ale zabłądziłem. Zabłądziłeś. Wyglądasz na doświadczonego myśliwego. To prawda, nieznajomy. Ale tak byłem zafascynowany polowaniem, że zboczyłem z drogi, a tej okolicy nie znam. Na co polowałeś, że tak się zagalopowałeś? Na lodowego cieniostwora, przy czym nie pospolitego, tylko olbrzyma. No i jak, upolowałeś go? Niestety, nie. Prawie już go miałem, ale tu nadziałem się na oddział orków. Orków, tak. Grupa myśliwych berserkerów. Berserkerów. A ci to kto? Plemię orków, żyjące tu, w Nordmarze, którzy uważają za swój obowiązek chronić ruin Isagratu. Są okrutni i fanatyczni. Każdy obcy, który wpadnie w ich łapy, zostanie złożony w ofierze Beliarowi. Czy berserkerzy nadal cię ścigają? Tak, i obawiam się, że już wkrótce tu będą. Ale bądź ostrożny, jeśli postanowisz z nimi walczyć. Berserkerzy są najsilniejsi ze wszystkich orków. Ich ślepy fanatyzm dodaje im niezwykłej mocy. Hej, ty. Okej, czyli jakoś ci za bardzo pomóc nie mogę, tak? No dobra. My idziemy tutaj, no bo zmierzamy cały czas do tej miejscówki. No widzę tych orków już zresztą. Oni są jacyś silniejsi faktycznie? Czy ja wiem, ale chyba mają inne trochę tekstury. No powiem tak, my i tak musimy tam iść, bo tutaj jagódki, prawda? Nie mylę się? No ani trochę tu są. Dobra, no. Ała, no cholera jasna. On mnie tak ściachał? Kto mnie tak uderzył? Powaliło? Jeżeli to są naprawdę oni, to mamy przechlapane. Bo to by się przydał właśnie deszcz ognia, którego nie mam. I którego nie umiem. No przecież oni mi zjechali 600 HP jak nic. Więcej nawet. 300, czy 200. Powiem wam, że to jest dramat. Jak ja mam teraz przez nich przejść? Przecież ja nawet nie mam czaru takiego żadnego, jakiegoś fajniejszego. Jestem ciekawa, jak tutaj... No z kuszy ładnie, tylko oni też mają ładną tą swoją kuszę. Ewentualnie możemy zrobić taki manewr. I chyba tak byśmy właśnie zrobili. Gorzej, że ten jeden to idzie mi wpierdzielić. To przywódca przyszedł do mnie. O cholera. Tysiąc expa. No to pięknie, bardzo, naprawdę. Powiem tak, no trzeba będzie ich wykończyć, ale to trzeba będzie chyba jakąś taktyczkę większą mieć niż taką, jaką miałam wcześniej. Powiem tak, już nie będziemy tych skór chyba zbierać, bo wydaje mi się, że mogą być mało potrzebne. A jak będzie potrzebne więcej, to po prostu się weźmie, ogarnie to. Tu jest do klanu, a tu już jest do kopalni. Ej, a co jeżeli właśnie ci orkowie oblegają kopalnię? To jesteśmy w dupsku. Przecież ja ich nie pokonam. Tam jeszcze golema widziałam. Tu są ogry w ogóle też wszędzie porozsiewane i tutaj jest faktycznie kopalnia. Do klanu Morsa jest jakoś w tamtą stronę. No powiem tak, no musimy się jakoś poruszać po tym Nordmarze, szukać teleporterów, chodzić. No innej opcji za bardzo tutaj nie ma i nie widać. Takiej opcji nie będzie. Teraz pytanie, bo tamten chłop mówił o jaskini z alkojagodami, czy... Czemu to jest jakiś obóz orków? Co to jest?
Chyba, że to jest klan. No nie wiem. Tam jest kopalnia, bo widać. Tu jest cieniostwór, co prawda chyba taki zwykły, lodowy cieniostwór, a to nie jest ta bestia, którą chciał tamten upolować? O ja cię, nie zmieniłam broni. Pogięło. Ty się uspokój. Dobra, na szczęście z takimi trzema ogrami taktykom się da przeżyć. A ja zaraz spadnę. Cholera jasna. Trzeba zmienić broń. Dlaczego nikt nie wymyślił zmian, że klawisz, nie? To by było zarąbiste. No i już się zgubiliśmy kompletnie. Dobra, tak naprawdę to nie, bo tu był golem. Zaraz zmienimy tę broń. Gdzie te jagody są zasrane, cholera jasna? Na tej górze ewidentnie, no gdzie? Albo na tamtej drugiej górze. Kurde no, za jagodami taka wyprawa? A co się tutaj dzieje w ogóle? No, obóz orków. No, spodziewałam się tego. Dobra, czyli tutaj nie. Tutaj mieliśmy te ogry. Ja bym teraz sobie je wzięła taką taktyką na kuszę jednak. Tego cieniostwora też byśmy może z kuszy... No właśnie, zastrzelili. Bo on nam nie zrobi żadnej krzywdy. Tam jeszcze tych orków zostawiłam. Cholera, no normalnie. To jest dramat. I dramat jest to, że mi się zasięg widzenia zmienia co w czytanie gry. Biegnie dwóch czy trzech? Tym razem dwóch, także mamy szansę jakąś, żeby to przeżyć tak fajnie. Ile można mówić o fajnym przeżywaniu? Tutaj rosną te alkojagody na... no oczywiście. W najbardziej niebezpiecznej okolicy ever. Wszystkie trzy się rzuciły. Dobra, może damy radę ich wystrzelać. Nie damy rady, nie? Zrobiłam... Nie, jak już podejdą bliżej, to już lepiej brać broń białą. Fajnie, nie? Jak się bawicie? Nie zapisałam się po tamtych ograch? To już w ogóle głupota największa. Możesz trafiać w tego ogra, proszę cię. Ten zdążył do mnie bliżej podejść. Ale oberwałam chyba mniej, tak jakby. Sejwik. I myślę, że po prostu z broni ściachamy. Szczególnie, że tamci się poklinowali. Albo i nie. No kurna, ten jeden jest na wykończeniu dosłownie, nie? Dobra. Dawaj, bo nie ma czasu. Dobra, już powinno być chyba dobrze. O matko bosko, no naprawdę, masakra wam powiem. Ale ewidentnie jesteśmy na miejscu i tutaj ich rośnie naprawdę bardzo dużo. Tam jeszcze trzeba tych orków pokonać na dole. Chociaż nie powiem, myślę, że... Znaczy nie tylko, bo tam też jest chyba dolinka taka ślepa. Jest to obozowisko. Ale była też ta ścieżka do tego klanu Morsa. No i jestem ciekawa... Co by się stało, jakbyśmy poszli tutaj dołem? Ogry są kolejne.
Zaraz, a to nie jest ta ścieżka, gdzie właśnie idziemy do Miltena, tak jakby z powrotem? Czy mi się wydaje? A wiecie, że to jest bardzo możliwe? Bo tutaj ogrów było tak narąbane. Chyba, że tamtym wąwozikiem jest ścieżka? To ma sens, ja wam powiem. Chyba będziemy wracać z powrotem tam, gdzie był Milton. No, bo tu jest tych ogrów bardzo dużo. Tam są aż trzy. I ten las się łączy nam. Dobrze, czyli akurat ładnie nam to poszło, bo dalej się kręcimy w tych samych w sumie miejscówach. Możesz strzelać w tego ogra, proszę cię. Ten mnie trochę pouderza, ale ja go ściągnę szybko też z tego. Tu jest jaskinia. Tu są jakieś golemy. Niestety, kurde, no zmarnowane potencjały. No przecież tutaj nic nie ma w tych jaskiniach. Można cię prosić, golemie? Dobrze, no można. Nie, to jest chyba jeszcze jakaś inna droga, bo powiem wam, że wygląda znajomo, ale to nie jest chyba ta droga. No to się nazywa po prostu piętra. Tu są znowu rozpruwacze. Dużo rozpruwaczy. To jest jeszcze inna ścieżka. Możliwe, że faktycznie do klanu Morsa prowadzi. Tylko, że tutaj nam już chyba się mapa skończyła i nie ma mapy dalej, nie? Jesteśmy poza mapą. Nie, do klanu Mor... Co? Tam jest do klanu Morsa? No, ale tam też było do kopalni, no i... Weź tu się połap, jak to działa. A może to jest faktycznie ta droga, która prowadzi z powrotem do Miltena? Tak, bo tam są ogry. Dobrze, czyli wcale ten Nordmar taki duży nie jest. Jak mnie się wydawało. Dobrze. To alkojagody mamy, więc w teorii moglibyśmy wrócić. W sumie bardzo chętnie bym właśnie zaprowadziła Miltena do klanu. No, powiem wam, że się chodzi sporo tutaj. Tu też ogrów jest co niemiara. Punktów mamy dużo, no ale... W niewiele mam rzeczy, które mogę wydać. Możemy się nauczyć many, ale musimy poczekać zanim... Znaczy teraz już chyba bym mogła wypływać. Chociaż nie jestem tego pewna. Być może gra nam umożliwi dopiero płynięcie, jak będziemy musieli do Górniczej Doliny iść. No a tutaj wiemy, że jeszcze musimy poczekać na to. Bo najpierw musimy chociaż w części zrobić Nordmar, żeby tam w ogóle się udać. No i tak zrobiliśmy jedno wielkie koło, aż się zdążyła zrobić noc. No, a my idziemy po Miltena. Cześć. Tam też w ogóle musimy się udać jeszcze. Chodźmy. Dobrze. Tylko teraz tak, broń zmienimy. Napijemy się jakiejś pełni. Ja mam tyle uleczenia z opętania w ogóle, że nie wiem. I pierścień prędkości sobie zdejmiemy, no bo Milton, on nie biega tak jak my. Ładnie, więc trochę mu się zejdzie. Czy ty... Tylko myśmy inaczej szli troszkę do tego klanu, nie? To chodź tędy, stary. Pójdziemy taką ładną drogą, a nie na skróty przez wilki i cuda. Idziesz ze mną? Idziesz. Tu jest wejście do klanu. I chyba tędy jest najfajniej się właśnie udać. Zaprowadzimy go, oddamy alkojagody i być może uda nam się rozwiązać sprawę tego amuletu, wiecie? Idziesz, idziesz.
Zróbmy zapis, bo dawno nie robiłam. Powiem wam, że niezłe, żeśmy w takim razie zrobili kółeczko i w ogóle, skoro udało nam się tyle miejsc ostatnio zwiedzić, nie? W sumie tutaj też muszę do tej chaty iść, ale chyba się będziemy teleportować prędzej, bo bym musiała tam z Miltenem biegać. Chociaż dobra, w sumie, co mi Milten przeszkadza? Przy okazji, jak już tu idziemy, to oddamy zadanie. Chyba, że Milten się tu zbaguje w krzaku. Nie, dzięki Bogu się nie zbagował. Dobrze. No to questika oddamy w takim razie najsampierw. Ojej. Milten, tutaj nie wchodź może, co? Witaj. Oto twoje skóry. Ej, to naprawdę 12 skór szablozęba. O cholera. Nie sądziłem, że tego dokonasz. Jak wygląda sprawa z moim wynagrodzeniem? Co? No tak, oczywiście. Oto 15 bryłek rudy, jak się umawialiśmy. Nie znam prawdy. Oczywiście, przyniosłeś mi skóry, ale sam ich na pewno nie zdobyłeś. No, przyznaj się. Gdzieś je znalazłeś lub kupiłeś. Mam rację. Nie wierzysz mi? Nie. Jeśli naprawdę chcesz mnie przekonać, że jesteś prawdziwym mężczyzną, będziesz musiał przynieść mi kolejny dowód. Wysoko w górach jest niebezpieczne monstrum, które nazywamy Śnieżną Bestią. Przynieś mi skórę tej bestii, a dam ci jeszcze 15 bryłek rudy. Gdzie dokładnie ta bestia przebywa, nie mogę ci powiedzieć, powinieneś ją sam znaleźć gdzieś wysoko w górach. Jeśli naprawdę jesteś takim dobrym myśliwym, to nie będziesz miał z tym problemu. Wysoko w górach bestia, no to fajnie. Dzięki bardzo za zaufanko. O, nagle się zrobiło jasno. Miałam powiedzieć, że się chyba robi wieczór. Po prostu chyba musiała być taka jakby burza śnieżna i teraz po prostu ona już zdążyła przejść. No bo ja innej opcji nie widzę. Dobra, Milton za mną cały czas idzie. To dobrze, to dobry znak. Zróbmy odwracanko, tak. No i lecimy. Lecimy dalej. Już niedaleko w takim razie. Proszę mi zwiększyć pole widzenia, a nie będziemy biegać na takim małym. Nie no, wiecie co? Bardziej mi się Nordmar podoba od Warantu. Może wiecie dlaczego? Dlatego, że ten ten Warant trwał tyle czasu, bo oprócz tego, że w ogóle to była taka jakby dolina wielka, pusta dosłownie, dosłownie pusta, że nawet no krajobrazy były takie niezachęcające. Mogę ci już powiedzieć, że jesteśmy na miejscu, czy musimy wejść do samej osady? Do samej osady, dobra. A tutaj Nordmar, no mnie ciekawi, ale może to też kwestia tego, że lubię takie zimowe klimaty, że mi się podobają, szczególnie w gotiku. Ma to chyba fajniejszy klimat niż takie spalone te. Chwila. No gdzie ja mam cię zaprowadzić, co? Jesteśmy na miejscu. Tak, dziękuję ci. Bez twojej pomocy wkrótce przekształciłbym się w bałwana. Niestety, nie mogę dać ci złota. Ale zamiast tego, weź te mikstury menu. Mam nadzieję, że ci się przydadzą. Powodzenia. Dobra, my już ze Skjoldem nie mamy co gadać. Tu był gdzieś ten chłop, co to sobie ważył. Czego tutaj szuka? Mądra decyzja. Oddajcie mi mój pierścień. Co ja założyłam? Matko boska. Pierścień orkowych przywódców, jak założymy, to sprawia, że mamy zatrucie organizmu. Wiedzieliście o tym? Bo ja nie. Tu jest Uta, nie dziękuję. Tu była ta laska. Oto twoje alkojagody. Bardzo dobrze. To wystarczy na pewien czas. Powinien być mądrzejszy. Nie zapomniałeś o czymś? Ach tak, nagroda dla ciebie. Wybierz coś. Podobno receptura nordmarskiej starki się opłaca. Ponieważ możemy wtedy robić nordmarską starkę, ona też nam dodaje chyba siłę. Mogę ci opowiedzieć. Wezmę recepturę.
Dobrze. I jeszcze mu ukradłam jedną. I z kowalem jeszcze nie gadaliśmy. Jesteś kowalem? Tak, nieznajomy. Nazywam się Olaf. A ty kim jesteś? Nazywam się Roland. Jestem paladynem króla Myrdany. W takim razie, paladynie, witaj w klanie Rudy. Pewnie jesteś tu z powodu orków. W pewnym sensie, tak. U was, w Nordmarze, prawdopodobnie jest tego ich pełno. Jest więcej, wiesz. Owszem. Nawet tu, w okolicy, jest kilka ich obozów. Nasi myśliwi muszą być bardzo ostrożni, żeby nie wpaść w ich łapy. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Chcę wiedzieć więcej o kuciu broni z magicznej rudy. Okej, okay, u ciebie też się można w takim razie uczyć. Nie można na to liczyć. Dobra. Trudno będzie ukraść sakiewkę, no dajcie spokój. Chciałbym o coś zapytać. Co chciałbyś wiedzieć? I to jest prawda. Możesz mnie czegoś nauczyć. O, nie czegoś, a bardzo dużo. Co chciałbyś wiedzieć? Mogę ci pokazać, widzi, jak stać się silniejszym się i zręczniejszym. Mogę ci też dać parę rad odnośnie wydobycia. Mogę nauczyć cię wytwarzać bełty i strzały. A może interesuje cię ostrzenie broni? No i wreszcie, rzecz jasna, że mogę cię nauczyć kowalstwa. Wydobycia? Przecież my już umiemy. Naucz mnie wydobycia. Na początek powinieneś wiedzieć, a... Znaczy dobra, mam punkty, więc możemy te dwa dać. Możesz mi pokazać, jak ostrzyć broń. Jaką broń? Jeśli zwykłą, to nie. Nie będę na to tracił swojego czasu. Ale mogę ci pokazać, jak ostrzyć broń z magicznej rudy, chociaż to będzie cię kosztować. Ile chcesz? No przecież my to umiemy już. Co masz do sprzedania? Czego ci potrzeba? Trochę dziwnie tutaj widzę, to prosperuje. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Tu, w Nordmarze, wszędzie możesz spotkać swoją śmierć. Nie ma tu bezpiecznych miejsc. Gdzie byś nie poszedł, twoje życie będzie w niebezpieczeństwie. Z jednej strony będą ci zagrażać zimno, śnieg i ukryte pod śniegiem i lodem przepaście, z drugiej, stada dzikich zwierząt. I, rozumie się, nie można zapomnieć o niebezpieczeństwie ze strony orków. Co w tym rejonie jest szczególnego? Po pierwsze, w tej części Nordmaru znajduje się wieża starego Ardasa. Ale na twoim miejscu nie wchodziłbym tam, bo czarownik nie znosi, jak ktoś wsadza swój nos w jego sprawy. Zresztą, i tak nie dotrzesz do jego wieży, bo drogę do niej zagradza obóz orków. Dalej, możesz tu znaleźć stare myrtańskie forty, zbudowane przez króla Erchaobara. Zapewne osiedliły się w nich przeróżne bestie, więc też nie radzę tam zaglądać. Tu mieści się nasza kopalnia, w której możesz znaleźć czystą magiczną rudę. Wreszcie, w okolicy znajduje się mogiła Snorre, wielkiego nordmarskiego wojownika. Ale o tym znacznie więcej opowie ci Tur. Więcej nie ma tu nic godnego uwagi. Coś jeszcze. Wszystko w porządku. Mogę ci w czymś pomóc. To zależy od tego, co masz na myśli. Potrzebna mi jest magiczna ruda. Możesz mi ją zdobyć. A gdzie ją można znaleźć? W naszej kopalni jest jej pełno. Jednak jest to niebezpieczne z powodu orków. W okolicy są też inne miejsca, gdzie przechodzą żyły magicznej rudy. Po prostu trzeba uważnie patrzeć. Dobrze. To ile potrzebujesz tej rudy? 12 bryłek. Tyle wystarczy. Rozumie się, że nie pomagasz mi za darmo. Przyniesiesz rudę, to dam ci amielet, który sam wytworzyłem. Co to za amielet? Niech to będzie niespodzianka. Ale jestem pewny, że ci się spodoba. Oto twoja ruda. Bardzo dobrze. Oto twój amielet. W jakimś stopniu będzie cię chronił przed wszelkiego typu strzałami i bełtami. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc, przyjacielu. Dobra, bardzo chętnie sobie go zobaczę. No i chyba na razie to by było tyle. Co to za amulet dostałam? No taki sobie. Powiem wam, że tych zadań to nam się tutaj nazbierało, nie? Znaczy, co prawda część by była do wykonania, ale... Powiem wam, że jeszcze bym chciała gdzieś pochodzić. Tutaj w klanie
Bym poszła do tego jarla, czy jak mu było. Tu jest Tiur. Mogę o coś zapytać. Co chcesz się dowiedzieć? Olaf powiedział mi, że sporo wiesz o grobie Snorrea. Co o nim możesz mi powiedzieć? Snorre był wielkim przywódcą naszego klanu, który odniósł wspaniałe zwycięstwo nad orkami. Udało mu się uratować nasz kraj przed wielkim niebezpieczeństwem, jakim byli orkowie, którzy chcieli zawładnąć naszą ojczyzną. Po śmierci został pochowany w jaskini duchów niedaleko stąd. Sporo historii można opowiedzieć o Snorre. Chcesz posłuchać? Może innym razem. Coś jeszcze wiesz o grobie? Jeden z naszych myśliwych, Dekagram, powiedział mi, że orkowie rozbili obóz w pobliżu tego grobu. Czego oni tam szukają? Może chcą splądrować grób? Być może. Ale jak na razie, to nie mogą się odważyć wejść do jaskini. Nie mogą się odważyć. Ale dlaczego? Co może być tego przyczyną? Przypuszczam, że nasi przodkowie przebudzili się, bo rozgniewali się wobec tego ich występku i teraz strzegą grobu. Masz na myśli ożywieńców? Owszem, tak można powiedzieć. Dobra, rozumiem. Ciekawi mnie, gdzie ten... tu jest Soren, nordmarski ten. No gdzieś musi być ten gość od amuletu. Chociaż nie wiem za bardzo, co mi gra każe zrobić w tej sprawie. No z Jarlem właśnie. Chociaż na razie go nie mogę namierzyć, także damy sobie chyba spokój. Chyba, że jest na górze, ale to już dobra. Nie będziemy się na razie męczyć. Odprowadziliśmy Miltena. Powiem tak, wrócimy sobie tam... w tamte okolice, gdzie byliśmy dosłownie przed chwilą. Niestety musimy się wrócić tędy, bo nie będę tam skakać na główkę i marnować sobie HP. O kurde, no naprawdę. Sporo łażenia, roboty, cudowania. W wielu miejscach też jeszcze nie byliśmy. Tutaj przynajmniej mamy cały obszar na pewno zrobiony. Sejwik, bo był dawno temu. I nieprawda dosłownie. No i tak. Trzeba by było teraz tego wszystkiego poszukać. Tu się dało skręcić i tutaj byli jacyś przeciwnicy tam na górze? Czy mi się śniło? A, bo tędy się za bardzo wejść nie da, dobra. Bo my jesteśmy praktycznie teraz na wejściu do Nordmaru i to tu byli ci przeciwnicy, dobra. I to były te padwy śnieżne. Także możemy tutaj zobaczyć, czy coś jest więcej. Tam jedną jeszcze zostawiłam, ale chciałabym zobaczyć, czy coś tu nie rośnie, ale widzę, że nie. Dobra, no to teraz tak, możemy zobaczyć tutaj, czy coś jest na górce. Tu są wilki. No nie ukrywam, no trzeba cały obszar sprawdzić. Tu też są jakieś mosty, nie mosty. Jeszcze są ci orkowie cały czas, no nie? Tutaj byłam chyba, czy nie? Dosyć pusto tutaj, jakbyśmy tutaj byli. A, bo tu jest to... Okej, dobra. Już jesteśmy na bieżąco, wiem gdzie jesteśmy, gdzie co. I tu jest bestia chyba ta, co mi kazał znaleźć, nie? Nie, to po prostu czarny troll, okej. Dobra. Nie, bo tutaj będzie to przejście do obozowiska... Ksardupy, nie? W sensie do tych orków, co sobie rozbili obóz przy Ksardupsku. Tu jest złoże magicznej rudy. O, tutaj jest jaskinia. Czyżby to były jakieś pełzacze? O, cholera, ja... Ej no, lodowy pełzacz.
Jakieś fajniejsze płytki? Nie, takie normalne. Cholera jasna, no nie powiem, ładnie tu. Tutaj też będziemy mieli kłeścika do zrobienia, ja to wszystko oczywiście za wcześnie robię. Ale no, co to za różnica tak naprawdę? O, mamy tych wojowników lodowych. I tak na mnie największe wrażenie robiło... ten. Te pełzacze nie umarły w tej kopalni, co byliśmy. To było naprawdę interesujące. Tu jest jajko. Jajo lodowego pełzacza. Ciekawe, czy będzie królowa lodowa. Byłoby fajnie. O, proszę bardzo, więcej jajek. One będą do questa dla Xardasa. To już oczywiście sobie wyczytałam w poradniku. Chyba was to nie dziwi, prawda? No tak to jest, kiedy się tak ten poradnik sprawdza. No a jednak sprawdzam głównie po to, żeby po prostu żadne questy się nie popsuły, bo w tak dużej modyfikacji łatwo o jakiś błąd taki karygodny, że tak powiem. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pełzacze zostały w tej jaskini. No, tam coś jeszcze zostało. Tak jakby niżej? Ale jakim cudem niżej? To się da jeszcze niżej zejść? Niby którędy. Chyba, że pełzacz wpadł nam pod teksturę, bo to też jest możliwe. Albo jakąś inną odnogą. Nie wiem, ale będzie fajnie, widzę, bo jest ciekawie. Są nowości. Chyba wpadł pod teksturę. Tak mi coś się wydaje. Tutaj już nic więcej nie znajdziemy raczej, więc możemy stąd wychodzić. Oby tych jajek Xardasowi później w przyszłości starczyło. Ale nie powiem, robi to wrażenie. Dobrze, tutaj byliśmy w takim razie. A ciekawe mnie, jak tam w takim razie wejść na górę. Tam jakaś taka łuna dziwna. A, tu było przejście do tej doliny. To wiecie co, to się cofniemy. Bo ja bym wolała tędy się wrócić. 10 minut tak plus minus nam zostało tego odcinka. A może tędy się idzie do tego obozowiska. Musimy iść Xardasowi po tą księgę i pozbyć się tych orków. Obóz orków obok wieży Xardasa, no to chyba dobrze idziemy. O, to jest ten obóz, a tamten obóz to co to było niby? Nie wiem. Podobno, żeby się dostać do Xardasa, to trzeba przejść przez obóz. No ja nie musiałam przechodzić przez obóz. O cholera, sporo ich tutaj jest. A może faktycznie były takie drogi, że trzeba było przejść? Ale tutaj najlepiej się ta kusza sprawdzi, nie? Jedyne, na co nie da rady kusza, to jest szaman. Ale to tyle.
Dobra, tam się zbagowali oczywiście w namiocie, także nie ma co się zajmować tym. W miarę powinniśmy sprawnie przejść. Chyba, że się odblokują. O kurde, elitka. O kurde, tu mnie pułkownik przyszedł zjechać. Pełnia życia. Jeszcze sobie łykniemy dwa domany od Miltena. Dobra. No i ekstraśnie, ładnie nam to idzie. Nawet nie widzę za bardzo szamana. Dobra, widzę, ale się nie rzucił. Nie chciał, to się nie rzucił. No i dobra. Obóz orków został zniszczony. Fajnie by było, jakby mieli posłania, bo mi się od razu tutaj kimnęła. Ale na szczęście to jest Nordmar, więc tu jest w miarę widno wszystko i w ogóle. Spróbujemy sobie tędy przejść. Czy ja naprawdę jestem w stanie, nie wiem, do Xardasa dotrzeć tędy? Bo to jest rzecz, która mnie bardzo teraz nurtuje. O, kolejny troll. Okej. Z czarnym trolem to najlepiej. Tak klasycznie. No w sumie tu jest jakaś droga, tylko że no... A to nie jest ta... O, tam coś jest. Może tam jest grobowiec? Dla mnie to brzmi dosyć logicznie. O, tu jest jakaś jaskinia też. Co my tu mamy? Kolejne eliksiry ducha i tego typu rzeczy. Gdzie ja niby zajdę sobie tą drogą? O, to jest ta wieża, co on nam kazał... A nie, to jest jeszcze co... Powiem wam, że nie nadążam chyba, gdzie my w ogóle chodzimy i co my robimy. Śpiworek po raz kolejny poprosimy, bo się zrobiło ciemno. Mamy jeszcze 5 minut, także możemy zobaczyć, co w tej wieży się znajduje. Zaraz mi zjedzie ten śpiwór i poleci. Ale na szczęście będzie chyba taki ładnie do zebrania w miarę. No nie wiem, gdzie ja jestem i co ja... O, orkowie tutaj są. Myślałam, że jacyś może bandyci? Dobra, ten na hitka. No przecież tutaj nawet nic nie ma. A to są jacyś szpiedzy, dobra. W sumie Xardas coś mówił, że zaczynają podejrzewać i to chyba są ci, którzy go obserwują właśnie.
Tu wolę zrobić zapis, bo mogą mieć jakiegoś bossa osiedla. Dobra, już nie ma co się tak przejmować tymi obrażeniami. Przestałbyś się bronić może. A to ciekawa miejscowa. No faktycznie go śledzili, no nie? No ale dobra, tutaj trochę taka... No nie, ślepa, nie ślepa. No tu się da zejść. Tu jest obóz orków kolejny. Jeden obóz na drugim. Pułkownika bym chciała trafić. Na szamana to by trzeba było podbiec teraz, nie? I teraz się trochę po prostu wycofać jednak. I wystrzelać ich jak kaczuszki. Albo i nie. Albo i oni wystrzelają mnie. Dobra, bo jeszcze ten obóz byśmy chętnie chyba zrobili dzisiaj, nie? Tylko ja mam mało HP trochę. Trzeba by ich było wyprowadzić tu. O, jak mi przykro, oni sobie tam spadli na dół. Bardzo mi przykro, naprawdę. Nawet nie jestem w stanie tam trafić. Dobra, ten jeden to tam bez niego. Uleczenie jakieś może takie szybsze, jednak z tą pełnią życia, nie? No i zobaczmy. Kurde, no ja znowu nie wiem, gdzie my jesteśmy na mapie. Tu są właśnie ci szpiedzy. To ja myślę, że będzie bardzo zadowolony Xardas, jak się pozbędziemy tych orków, chociaż on nam tak naprawdę nie kazał się ich pozbywać. Tamtego jednego to tam pan licho. Znaczy się, no w sumie przez niego to nie zrobimy tutaj jakby eliminacji tego obozu. Dobra, no z tego co widzę, to ogółem tutaj nic nie ma. Moglibyśmy tam do niego zejść. Bo i tak już będziemy stąd wybywać. Tam na drugą stronę trzeba się jakoś dostać. Dobra, ja do niego zejdę, bo on wszedł tam do tej jaskini, gdzie były te pełzacze. Bo się chłop trochę zakręcił. Co prawda nie dostałam nic, że obóz wyeliminowany, ale wyeliminowany na pewno. W sumie możemy się udać do Xardasa i powiedzieć mu o tym obozie. A, okej, typie nas na dół. Dobra. W porządku. Hej. Rozprawiłem się z orkami obok twojej wieży. Dobrze, a to znaczy, że więcej nie będą stanowić dla mnie zagrożenia. No i w dowód wdzięczności za twoją pomoc, mam dla ciebie nagrodę. Wybierz sobie coś z moich zwojów i mikstur. Okej, fala śmierci. Powiem wam, że eliksiry życia kuszące, ale ognisty deszcz, 5 zwojów. Tchnienie śmierci nie używam, a eliksiry życia możemy sobie zrobić. Dobrze.
Dzięki. Fajnie, że nam dają teraz w nagrodę faktycznie stałe miksturki, bo to bardzo wiele zmienia. Plus deszcz ognia się na pewno przyda. Być może przy tych orkach tamtych, którzy są tacy bardzo agresywni. Zobaczymy. Moi drodzy, mamy 200 punktów nauki. No nie będziemy tego na razie w nic wydawać. Wiem, że one się tutaj kurzą i jest ich od cholery. No ale w co ja mam wydawać punkty? W siłę już nie damy, bo można było się uczyć do 300. Zręczności nie damy, bo do 300. Manę można było się uczyć do 500. Życie do 150, do 1500. Znajomość magii nie da się tego nauczyć. Moglibyśmy ewentualnie w szukającego ognika zainwestować albo w magię przemiany. Ewentualnie nauczyć się wyrobu wszystkich rodzajów strzał i bełtów, bo chociaż punkty na to by poszły. I jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to w sumie wydaje mi się, że nie za bardzo coś możemy zrobić. Także cóż, ewentualnie... Nie ma w co tych punktów w ogóle wydawać, także... Trudno, moi drodzy. Będziemy mieli dużą ilość punktów. To się nazywa brak balansu w grze, ale dobrze. To będziemy robić podsumowanie pod koniec serii. Jeszcze nam troszeczkę tej gry zostało. Myślę, że to będzie 130 chyba odcinek, także myślę, że z 20 odcinków na pewno jeszcze będzie, bo Nordmar jeszcze przed nami. Nie byliśmy w klanie Morsa, nie byliśmy w kopalni, nie byliśmy przy wieży strażniczej, w ogóle nie byliśmy tak naprawdę nigdzie. Troszeczkę tylko zaczęliśmy chodzić tak naprawdę po tym Nordmarze, ale widzicie, że tutaj jest jeszcze sporo miejsc. Plus jeszcze mamy właśnie na Izagrad i na klan Morsa takie przejścia dodatkowe, plus jeszcze są jakieś questy poboczne i jeszcze w ogóle jest cała linia główna w Nordmarze, a potem jeszcze cała górnicza dolina przed nami. No i jeszcze będzie siódmy rozdział. I jeszcze musimy wrócić na Tamorę, no to mi się wydaje, że nawet więcej niż 20 godzin nam to może zająć. No nie powiem. Jest dosyć intensywnie i dużo tego zostało. Jeżeli, moi drodzy, Wam się odcinek podobał, zapraszam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie. Ostatnio troszeczkę Discord podupadł, mało osób tam pisze, ale jest to zawsze jakaś forma komunikacji ze mną, zresztą to jest dla Was społeczność. Możliwość kontaktu z twórcą, czyli w tym wypadku ze mną. Taka szybka jeszcze informacja. Moi drodzy, szykuję dla Was vloga, tylko nie wiem jeszcze kiedy go nagram, bo jako tako, jak byłam we Włoszech, to nie nagrywałam vloga, ale mam zamiar Wam trochę poopowiadać o tym, jak było, plus pokazać Wam jakieś takie fajniejsze miejsca na zdjęciach i w takiej formie zrobić tego vloga. Także no nie wiem kiedy, na razie nie jestem na siłach jeszcze, żeby to nagrywać, ale myślę, że jakoś za niedługo się powinien pojawić. To tak tylko zapowiadam osobom, które lubią u mnie vlogi, a jest ich dosyć mało na kanale, no bo większość została przeze mnie po prostu ukryta, ponieważ były wiekowe i nie podobała mi się ich forma za bardzo. Ale tak, to tak, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia. Nie przedłużam już, moi drodzy, bo odcinek będzie miał prawie godzinę, jak nie ponad. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!